Witam Was w nowej recenzji na moim kanale z syntezatorem mowy Iwona. Na pierwszy ogień pójdzie nowa część kultowej serii Chicken Invaders o podtytule Universe. Ta część różni się tym od poprzedniczek, że jest w modelu free to play, więc mikrotransakcje są mile widziane. No i jest to wersja wczesnego dostępu, więc mogą pojawić się błędy i niedokończenia. Teraz się zaloguję i spotkamy się w głównej recenzji. Okej, już jestem. Oto mapa wszechświata, którą zwiedzimy. Na Steamie gra chwali się ponad 1000 galaktyk do zwiedzenia i ponad 20 tysiącami misji do przejścia, co daje świetne wyniki, jeśli chodzi o grę z kurczakami. W każdej galaktyce, takiej jak ta, są planety, które zawierają szereg misji do przejścia. Aby móc przejść je wszystkie, trzeba zdobyć odpowiedni poziom doświadczenia, więc trzeba będzie wracać do wcześniejszych planet po jakimś czasie. Misje są podzielone na różne rodzaje. Są krótkie, zawierające jedną serię z bossem, kilka serii, w której co jakiś czas pojawia się boss, oraz takie, gdzie musimy zmierzyć się z kilkoma bossami. Oczywiście misje są bardziej ciekawe po dłuższym obcowaniu z grą. Przed każdą misją decydujemy, z jakim ekwipunkiem chcemy się wybrać na podróż. Oto jest rozgrywka w Universe. Gra przypomina poprzednią odsłonę, czyli Chicken Invaders 5. Można sterować strzałkami lub myszką jak w poprzednich odsłonach. Graficznie nie różni się od poprzednika. Może są jakieś lepsze tekstury, ale dzięki temu gra uruchomi się na słabszych maszynach. Gra zawiera różne mechaniki z piątki, np. zmiana widoku kamery, albo dodatkową broń po bokach. Broni są różne rodzaje, od lepszych do gorszych. Jak w poprzednich odsłonach, broni może się przegrzewać. Gra zawiera również kilka nowych mechanik, jak na przykład taki coś. W grze pojawiają się różni bossowie z poprzednich odsłon, ale zdarzają się czasem nowe twarze. Gra oczywiście parodiuje Gwiezdne Wojny, co widać na filmiku. W niektórych misjach zdarza się zmierzyć z finałowym bossem, czyli Magajajkiem. Muzyka i dźwięki pochodzą z różnych odsłon Chicken Invaders. Można nawet wykupić muzykę z dwójki. A skoro jesteśmy w temacie zakupów, czas opowiedzieć o największej wadzie gry, czyli mikrotransakcje. W grze za zarobione klucze, które zdobywamy podczas gry, kupić możemy wszystko. Od popierdółek takich jak kolory bolidu, muzyka, tło i t.p. do takich rzeczy jak paliwo do zwiedzania galaktyk, życia, rakiety, nowe bronie i t.p. Racja, da się jakoś bez tego żyć, ale i tak będziemy musieli wydać kasę na produkty w sklepie. Co prawda zarabiamy klucze w grze, ale dosyć niedużo, a i tak będziemy musieli kupić klucze. Nie wiem, czy ceny są z kosmosu, ale wy to ocencie. Podsumowując, gra Chicken Invaders Universe jest dobrą grą, którą mogę polecić każdemu fanu latających kurczaków. Pomimo mikrotransakcji da się znaleźć przyjemność ogrywania tego tytułu. Mnóstwo poziomów, które później mogą się powtarzać, ale na razie zdarzyło mi się raz, może dwa. Świetna grafika i audio, ciekawe mechaniki i można spróbować bić rekordy innych graczy. Jak gra wyjdzie ze wczesnego dostępu, to może ulepszy grę. Na razie dobrze się bawię przy kurczakach. Tylko uważajcie, z czasem gra może być trudna. Ocena końcowa 7,5 na 10. Dzięki za oglądanie. Wkrótce więcej filmów z Iwoną. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanał. Na razie.